Następny przystanek Louis Michel. O nie, zapomniałam o pre... zapomniałam o prenumeracie nowego czasopisma. Adrian ma być na okładce we wszystkich numerach. Czy mogę pożyczyć portfel? Bardzo mi na tym zależy. Jesteś pewna? Nie wiem, czy zdążysz to załatwić podczas postoju. Będę się bardzo spieszyć. Proszę, proszę, proszę! Louis Michel. Dziękuję! Ten poproszę! Szybko, 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 szybko! Dzięki! Kupujesz prezent dla swojej mamy za jej pieniądze? Wiem, że dziwnie, ale zapomniałam pieniędzy. Oddam jej wszystko później. Nie! Stop! Następny przystanek, Claire Lacombe. Mamo, autobus odjechał beze mnie! Tak, wiem, skarbie, jestem w środku. Co mam teraz zrobić? Wysiądę na następnym przystanku i zaczekam na ciebie. Do zobaczenia. Claire Lacombe. Proszę bilecik do kontroli. Dzień dobry panu. Córka Goma, a wcześniej wysiadła. Za chwilę powinna się pojawić. To nie potrwa długo. Może zaczekamy na nią na przystanku? Ha! Nie nabiorę się na takie tanie sztuczki. Za jazdę bez biletu mandat 50 euro. Jaki rodzaj płatności? Tak się pechowo składa, że nie mam przy sobie pieniędzy. Córka zabrała mi portfel. Ha, ha! Oczywiście! I założę się, że dokumentów również pani przy sobie nie ma. Tak, to chyba logiczne. Tak jak mówiłam, córka wysiadła z moim portfelem. Jasne. Sprawdzimy to na następnym przystanku. Ale nie z pani wymyśloną córką, tylko z policjantem, który skuje panią w kajdanki. Co? Ale przecież to nie w porządku. Nie w porządku jest popełnienie oszustwa i okradanie Paryżan, którzy płacą za swoje bilety. Gdzie ona jest? Hej, Roger! Mam tutaj przypadek dla ciebie. Brak biletu, brak pieniędzy, brak dokumentów. Wciska mi tu bajeczki o córce, która zabrała jej bilet. Oh, Roger, dobrze, że cię widzę. Wytłumacz panu, że mówię prawdę. Nasze córki chodzą razem do szkoły. Coś takiego. Ta kobieta kłamie jak nakręcona. No cóż, nie do końca. Właściwie to mówi prawdę, ale... Prawdę? Ale co? Jest mi przykro, Sabine, ale jechałaś transportem publicznym bez biletu, a to wykroczenie, w dodatku bez dokumentów. Muszę cię zabrać na komisariat, by potwierdzić tożsamość. Potwierdzić tożsamość? Chyba żartujesz, Roger, znamy się od wielu lat. Uważaj, robi się agresywna, robi się agresywna! Prawo to prawo. O, chwileczkę. O, nie ruszać się! Sprawdź jej torebkę. Co się z wami dzisiaj dzieje? To na pewno Marinette muszę odebrać, bo się zamartwia. Nigdy nie wiadomo, może mieć tam nielegalną broń. Oj! Ludzie litości, możecie uważać! Jeden się zachowuje niedorzecznie i drugi się zachowuje niedorzecznie. To wszystko niedorzeczne! Wow, wow, wow! Natychmiast proszę się uspokoić, bo jeszcze chwila i oskarżę cię o znieważenie funkcjonariusza. Zgadza się! Zniewaga! Zniewaga! Jakiś problem, Roger? Tak! Padłam ofiarą niesprawiedliwości! Nie odzywać się niepytana. Sabine, naprawdę starałem się rozwiązać sprawę polubownie, ale skoro odmawiasz współpracy, nie pozostawiasz mi wyboru. Co? Przecież ja nic nie zrobiłam! Tylko pogarsza pani sytuację, madam. Prawo to prawo. Po prostu niewiarygodne! Jesteście ludźmi czy jakimiś robotami?